Czekamy tu na naszych piłkarzy i pójdziemy wszystko. To idźmy! I tym podobnym. Jest nasz dom! Już od wielu, wielu lat polskich godnych zmienia się w naszych sercach MPS na Aleja Unii 2. Pamiętajcie, że od nas tam jest to! Głośniej! Tu jest nasza! Już od wielu, wielu lat! Naszy ser, Gełkę, zawsze będzie taki sam. Ale ja unikam. Tu jest nasza! Choć wyglądem zmienia się w naszych sercach ŁKS na Aleja Unii 2. Słuchajcie, nie wyprzedzamy transparentu! Wszyscy się cofamy i nie żandarmy i dopiero siły. Całe rodziny i nie śmieszymy się. Mamy czas! Niech pani Stanowska zobaczy, ilu nas jest! Dobra, teraz wszyscy rączki w górę! Wszyscy ręce w górę! Cała manifestacja, ręce w górę! Ale wszyscy! ŁKS! 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 Chodźcie z nami, a nie na balkonie! Aleluja! Wróć do dawnej formy! Zapraszam może pod sztandar naszego rzecznika prasowego Karola Lidera. Bądź na, przy Alei Piłsudskiego. Tutaj nasze pytanie, co stanie się z żużlem na Orle? Co będzie z sekcjami piłkarskimi, które od lat tam trenują? Inwestycja na Orle wiąże się z tym... Stadion. Oczywiście ze strony miasta padały pytania, w związku z tym, czy LKS będzie mógł... LKS! Czyli statulę wolności! Właśnie, kochani, także... Do miłego i nie dajmy się, przychodźmy, wspierajmy ten klub w tych ciężkich chwilach, bo naprawdę jest ten klub, potrzebuje pomocy, kochani. Kocham polski futbol, łódzki, ale w sercu mi jest oczywiście. Mów, co sobie chcesz? No kochani.